Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. Jest to oczywiście odcinek z serii drugiej. No i dzisiaj chciałbym zająć się sianokosami, więc na początku wsiądziemy sobie tutaj do tego case'a. No i tutaj zatrudnimy na początek pracownika, który będzie zajmował się koszeniem trawy. No a my zajmiemy się przetrząsaniem, więc niech tutaj pracownik rozpocznie koszenie. No i ja przesiadam się do tego mniejszego case'a. No i do niego podczepimy sobie przetrząsacz do siana i zajmiemy się przetrząsaniem tej trawy na siano. Myślę, że teraz sobie zbiorę siano, a później może jesienią trobię sobie jeszcze sianokosy, żeby zebrać trawę na kiszonkę. Ale teraz uzupełnię sobie zapas siana w stodole, więc podczepimy sobie przetrząsacz, też bardzo fajnie kolorystycznie będzie on pasował do tego ciągnika. No więc okej, podczepiamy go i możemy pojechać na pole zająć się przetrząsaniem. No może jeszcze poczekam, aż tutaj pracownik skończy ten drugi przejazd, no i zaraz zajmiemy się przetrząsaniem tej trawy, więc sobie jeszcze możemy tutaj zawrócić, może troszkę odjedźmy, żeby miał miejsce do zawrócenia. Okej, ja sobie w ten sposób zawracam, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu, więc rozłóżmy sobie ten przetrząsacz. No i też może jeszcze tutaj pracownik niech przejdzie sobie jeden przejazd, a ja w tym czasie opowiem wam o planach najbliższych tutaj na kolejne odcinki. No i myślałem, żeby rozpocząć hodowlę owiec, no bo owce nie wymagają aż tak dużej opieki, więc myślę, że mógłbym tutaj rozpocząć hodowlę tych zwierząt. Oczywiście wcześniej będę musiał zakupić teren, gdzie będę chciał postawić zagrodę. No i myślę, że będzie to teren z polem numer 48. Na tym polu rośnie sorgo, więc tutaj oczywiście sobie zbiorę w następnym miesiącu. No i zasieję tutaj trawę i postawię sobie zagrodę dla owiec, więc może nawet w kolejnym odcinku, że rozpoczniemy hodowlę owiec. No i pewnie raczej nie będzie to zajmowało zbyt dużo czasu, więc pewnie później może zajmiemy się na przykład siewem pszenicy na polu numer 41. Ale też rozważałem zakup maszyn do uprawy oliwek i myślałem, żeby też rozpocząć uprawę oliwek, no bo skoro mam tu czarni oleju tutaj, no to mógłbym też przetwarzać oliwki na oliwę z oliwek. No i myślałem, żeby zakupić sobie na przykład pole numer 40, tutaj mógłbym postawić sobie część oliwek. Ale nawet nie musiałbym obsadzać całego pola, tylko na przykład tutaj mógłbym zrobić taki rząd uli i mógłbym też zająć się produkcją miodu, która też jest dosyć opłacalna. No ale to jeszcze się zastanawia, no bo to pole kosztuje chyba około, tutaj mamy 180 tysięcy niecałe. Natomiast trochę to będę potrzebował pieniędzy, plus oczywiście dochodzą koszty sadzenia tych oliwek. No i też trzeba wziąć pod uwagę, że jeszcze jest potrzebny specjalny cionik sadowniczy oraz opryskiwacz, żeby zwiększyć plony. No i jeszcze oczywiście będę musiał zakupić specjalny kombajn do zbioru tych oliwek, więc tutaj wyliczyłem sobie poza odcinkiem, że potrzebowałbym około 600 tysięcy euro, więc chyba raczej tym zajmę się nieco później. A teraz chyba rozpocznę hodowlę owiec, może nawet zrobimy to w kolejnym odcinku. No i myślałem, żeby ewentualnie zakupić sobie jeszcze jakieś jedno pole pod uprawę zboża też. Chciałbym w przyszłym roku postawić młyn zbożowy, żeby przetwarzać zboże na mąkę, też będę mógł na tym bardzo fajnie zarobić, więc chyba teraz postawimy sobie tutaj zagrodę dla owiec i rozpoczniemy hodowlę owiec. No i jeszcze dodatkowo będę chciał oczywiście postawić sobie przędzalnię, w której będę mógł przetwarzać wełnę na tkaniny i dzięki temu będę mógł jeszcze lepiej zarabiać. No, tutaj w takiej niedalekiej przyszłości też na pewno chciałbym postawić fabrykę ubrań, w której będę mógł przetwarzać tkaniny na ubrania. A teraz będę chciał zakupić owce oraz tutaj oczywiście przędzalnię. A później może zakupimy sobie jakieś nowe pole, żeby zarabiać więcej żniw, no i postawię sobie też młyny, no a myślę, że potem może zacznę zbierać pieniądze na maszyny do uprawy oliwek. No bo to też myślę, że może być ciekawe tutaj taka uprawa oliwek, też tutaj będę mógł przetwarzać je na olej. Znaczy właściwie to na oliwę, bo tutaj olej możemy wytwarzać z rzepaku oraz ze słoneczników, a z oliwy mamy oliwę. No ale jak będę miał przędzalnię, to też niedługo będę mógł rozpocząć uprawę bawełny, tylko do tego też potrzebuję specjalny kombajn do zbioru. Ale ogólnie bawełna to dosyć opłacalna i można na tym bardzo fajnie zarobić, a jeszcze jak przetworzymy tą bawełnę na jakieś tkaniny, a następnie tkaniny na ubraniu, no to możemy na tym bardzo ładnie zarobić. Więc też jest to na pewno jakaś fajna opcja tutaj na takie plany najbliższe. Ale tak jak mówię, na pierwsze chyba raczej będą owce oraz przędzalnia, no a później chyba zakupimy sobie nowe pole jakieś. No jeśli chodzi o wybór pola, to myślę, że tutaj albo pole numer 42, ok, mamy autozapis, więc poczekajmy.
ale myślę, że pole 42 mogłoby być bardzo fajne, jest tutaj blisko mojego lasu oraz tutaj tego pola numer 41, albo ewentualnie pole 53 lub 54, tylko że tutaj mamy też taki pasek obok, zresztą sami zobaczcie, mamy tutaj jeszcze taki pasek tutaj wzdłuż tego pola, no i tu ewentualnie mógłbym trochę poszerzyć to pole, albo na przykład mógłbym w tym miejscu postawić sobie jakieś panele słoneczne lub ewentualnie coś innego, może jakieś ule. No coś się zastanawiam, ale może zakupię sobie pole numer 53 albo 42. No i dzięki temu będę mógł zarabiać więcej pieniędzy ze żniw, więc też to będzie bardzo fajna opcja, no bo oczywiście jak postawię sobie tu jeszcze młyn, no to będę mógł przetwarzać w nim zboże na mąkę oraz tutaj w tuczarni będę przetwarzał rzepak i słoneczniki na olej. No ale też myślałem, że w sumie na polach numer 45 oraz 46 mógłbym posadzić oliwki. Też tutaj miałbym blisko do tłoczarni oleju, tylko tutaj musiałbym też zrobić trochę odstępu, no bo tutaj mamy taki dom oraz płot. Tutaj też jest oczywiście mój dom, więc musiałbym zrobić trochę odstępu, żeby mieć miejsce do zawracania z tym opryskiwaczem, ale to nie jest problem, bo tutaj mogę zostawić tutaj kawałek miejsca na jednym końcu pola i na drugim końcu pola, no i tutaj mógłbym posadzić oliwki, więc tutaj zastanowię się, no bo tu już mam gotowe pole i nie muszę kupować nowego terenu. Myślałem, że tutaj może, żeby zostawić sobie teren pod rozbudowę gospodarstwa, ale w sumie jeśli będę chciał rozbudować trochę gospodarstwo, to zawsze mogę sobie na przykład zakupić ten teren i tutaj umieścić jakieś wiaty, albo na przykład tutaj, jak zakupię w przyszłości też ten teren, to może tutaj jakieś wiaty. Chociaż na razie mi wystarcza tutaj taka ilość tego terenu, jaką mam na moje gospodarstwo, no zawsze w przyszłości można zakupić, ewentualnie tutaj obok tych fabryk może jakąś wiatę postawić. Albo tutaj można zakupić jakiś teren i tutaj postawić jakieś wiaty i może też jeszcze jakieś budynki, może jakieś fabryki tutaj. Albo nawet tutaj chyba też jest, właśnie nie wiem, dokąd jest mój teren, ale to już nie jest mój. No ale zawsze się coś znajdzie, jakieś miejsce na wiatę, na maszyny. No ale słyszę, się zastanawia nad tą opcją, bo te oliwki myślę, że mogą być fajne. Tylko oczywiście tutaj do uprawy oliwek potrzeba trochę więcej pieniędzy. No myślę, że możemy już zatrudnić pracownika. Okej, nie wiem, gdzie tam pracownik jeszcze chce jechać. No więc myślę, że możemy go zwolnić, bo tutaj już skończył pracę. W sumie nie wiem, gdzie on chciał jechać. Czy on chciał kosić może słoneczniki? No nie wiem. Więc tutaj sobie już zgarniemy ten ciągnik na gospodarstwo. Zczepimy oczywiście do kosiarki. No i chyba przesiądziemy się teraz do John Deere'a, którym będziemy zgrabiać to siano. O tej widzę, że sobie sarny chodzą obok mojej łąki. Okej, zostawmy sobie tutaj tą kosiarkę, no i schowamy ten ciągnik do wiaty i przesiądziemy się do John Deere'a, którym będziemy zgrabiać. No ale tak jak mówiłem, tutaj też może być fajny teren pod uprawę oliwek, też to fajnie może wyglądać. Też mamy dość tutaj wąskie, ale długie pole, więc też nie musiałbym zbyt często zawracać, tylko tak jak mówiłem, tam obok tamtego domu i tutaj obok mojego domu musiałbym zostawić troszkę wolnego miejsca, żeby zawracać tym ciągnikiem z opryskiwaczem. Chociaż to nie jest aż taki długi zestaw, więc też jakoś dużo miejsca nie potrzeba. Też ten kombajn nie jest jakiś duży, więc też nie potrzebuje aż tak dużo miejsca do zawracania. A też tutaj niedaleko miałbym tą tłoczarnię, gdzie mógłbym przetwarzać oliwki na oliwę. No więc tutaj zostawiamy sobie tego Kaiza, no i teraz wsiądziemy sobie do John Deere'a. No i do niego podczepimy zgrabiarkę, która też jest w kolorze zielonym, więc będzie fajnie pasować kolorystycznie. No i troszkę sobie oczywiście pozgrabiamy, a później przesiądziemy się do Maseja, którym będziemy zbierać to siano. No też może ewentualnie w międzyczasie wymieniłbym tego Maseja na jakiś inny ciągnik, może jakiegoś nowszego Maseja. No albo jakiś ciągnik innej marki, więc tu mógłbym się jeszcze zastanowić, no bo oczywiście mamy tutaj dość dużo tych ciągników do wyboru. Ale tak jak mówiłem, na razie skupię się na tych rzeczach, które wcześniej wymieniłem. No a ciągnik to może w międzyczasie się wymieni, no bo na razie i tak te ciągniki są wystarczające, aż tak dużo ten Masej nie ma godzin pracy, tylko że tym Masejem też pracowałem w serii pierwszej dość sporo, więc fajna by była jakaś odmiana, żeby popracować też troszkę innymi maszynami.
Ale to oczywiście się zastanawiam w przyszłości też nad wyborem nowego ciągnika. No, w sumie jak zakupię ten teren tutaj, gdzie rośnie sorgo, no to też będę mógł trochę na tym zyskać, chociaż chyba zmagazynuję sobie to sorgo w silosie, no i ewentualnie tutaj wykorzystam je jako paszę dla kur. No albo w przyszłości jak postawię młyn, no to będę mógł je zawieźć do młyna i przerobić je na mąkę. Ok, widzę, że tutaj już pracownik zakończył swoją pracę. Myślę, że tutaj zrobimy kilka przejazdów jeszcze i tutaj też zatrudnię pracownika do skrabiania. No ja zajmę się zbieraniem tego siana, więc tutaj może jeszcze jeden albo dwa przejazdy zrobimy. No i resztę już tu dokończę pracownik, a ja będę sobie zbierał to siano. No w sumie też chyba sianokosów dość dawno nie było, więc też tutaj taka fajna czynność. Ogólnie nie lubię sianokosów w farmingu, bo tutaj bardzo fajnie można sobie popracować przy tym. No i też przy Czystasi jest to też jedna z moich ulubionych prac polowych. Też lubię patrzeć, jak na przykład gdzieś w okolicy maszyny pracują przy sianokosach. No i pewnie też dlatego w farmingu lubię też tą czynność wykonywać. Okej, tutaj możemy zatrudnić pracownika. Ja tutaj przesiądę się za chwilę do Masai, ale na razie jeszcze wrócimy szybko do tego case'a i odstawimy oczywiście tą maszynę do wiaty. No też ten case jest bardzo fajny do takich mniejszych prac, no i też bardzo ładnie wygląda ten ciągnik. Ok, tutaj sobie odstawimy ten przecząsacz do siana. No i odstawimy też oczywiście case'a do wiaty i przesiądziemy się do Masai'a. No więc tu zostawiamy przecząsacz i jedziemy do wiaty na ciągniki. No ale to w sumie na gospodarstwie jest trochę miejsca, więc zawsze mógłbym gdzieś jeszcze tutaj ustawić jakąś jedną wiatę, może tam za kurnikiem. No albo ewentualnie gdzieś tutaj. W sumie to mógłbym nawet tutaj ten budynek to sprzedać, to też fajnie wygląda, no ale tutaj nie zmieści się zbyt dużo maszyn, więc mógłbym nawet ten budynek sprzedać i tutaj ustawić jakąś wiatę na maszyny. Więc też jakaś opcja jest, jeśli by mi brakowało miejsca. Albo można w przyszłości też sprzedać te szklarnie i w tym miejscu, gdzie są szklarnie, mógłbym postawić jeszcze jedną wiatę. Na razie w sumie te szklarnie są dosyć opłacalne, na początek też może całkiem nieźle zarobić, a nie trzeba tutaj przy nich jakoś dużo robić, wystarczy tylko uzupełnić wodę. No i może na tym całkiem nieźle zarobić na produkcji tutaj w tych szklarniach. No ale w przyszłości, jakbym już rozbudował gospodarstwo i ten zysk nie byłby jakiś duży w porównaniu do zysku z innych prac, no to wtedy mógłbym sprzedać te szklarnie i ustawić w tym miejscu kolejną wiatę. Okej, podczepiamy teraz tą przyczepę samozbierającą i zaraz pojedziemy na pole zbierać siano. Okej, troszkę sobie tutaj cofniemy, no i rozpoczniemy zbieranie tego siana. No w sumie to nawet przy tej pracy możemy to trochę pojechać z widoku pierwszoosobowego. No a też jak rozpocząłbym hodowlę owiec, to myślę, że zakupiłbym sobie tą małą kosiarkę, którą używam w serii pierwszej.
No bo to jeśli nie muszę uzupełniać jakoś dużo siana u tych owiec, no to mogę też skosić trochę trawy przy użyciu tej kosiarki i uzupełnić im trochę mniejszą ilość. No bo jeśli już by te owce zjadły więcej trawy lub siana, no to wtedy mogę na przykład skorzystać z poszowocu, do którego nasypię siano i później mogę je wysypać do zagrody dla owiec. Ale na szczęście owce nie jedzą jakoś dużo siana, więc też tutaj nie trzeba jakichś dużych zapasów robić. No tak jak mówiłem, w okresie, kiedy normalnie trawa rośnie, czyli od wiosny do jesieni, to nawet można kosić trawę gdzieś tutaj na poboczach albo na przykład na polu. To jak zasieję na całym polu trawę, no to będzie jej dość sporo, więc też nawet mogę tą trawę skosić i nakarmić nią owce. No później będę chciał postawić tutaj chlew też w tym miejscu, ale to raczej nieco później już. Bo najpierw chcę troszkę tutaj rozwinąć moje gospodarstwo, jeśli chodzi o ilość puli, też o to przetwórstwo. No a później, jak będę miał więcej pól, no to też będę mógł część plonów przeznaczyć na produkcję paszy dla świń. No bo obecnie jednak tutaj większość moich plonów przetwarzam, żeby zarobić pieniądze na kolejne tutaj rzeczy do rozbudowy mojego gospodarstwa. No, widzę, że za chwilę będziemy mieli pełną przyczepę, więc pojedziemy sobie to rozładować do stodoły, no ale jeszcze troszkę się tu zmieści, więc myślę, że ten przejazd dokończymy. Jeszcze tutaj jeden. Widzę, że też pracownik zakończył pracę. A to już raczej poza odcinkiem. Ostawię sobie ten ciągnik do wiaty. Jeszcze tutaj zbierzemy trochę tego siana, żeby zapełnić przyczepę, no i pojedziemy do stodoły rozładować to siano. No i okej, mamy 100%, więc tutaj pojedziemy sobie tędy, no i tam mamy zaraz obok stodołę, do której wysypiemy to siano. No, jeszcze trochę belki sionki tutaj mam, ale pewnie jesienią będę musiał jeszcze raz skosić trawy, żeby uzupełnić trochę zapas kiszonki. No, my sobie tutaj podjeżdżamy i tutaj rozładujemy to siano. No i wrócimy na pole, chociaż pewnie resztę tego siana już sobie pozbieram poza odcinkiem, ale jeszcze tutaj troszkę możemy zebrać. Okej, zawrócimy sobie tutaj w tym miejscu. Też fajnie, że tu mamy dużo miejsca do zawracania, więc na spokojnie możemy sobie tutaj zawrócić i pojedziemy z powrotem na łąkę. No ale myślę, że reszta tego siana już sobie pozbiera pod odcinkiem. No a w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.